niedzieli nie ustalono, to dnia 5 stycznia 2013 roku na terenie miejscowości Łęgowo, gmina Stare Kurowo, województwa lubuskiego, wielokrotnie przemocą, groźbą bezprawną, doprowadzał 5 małoletnich, w tym także w wieku poniżej lat 15, do obcowania płciowego i do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz do wykonania innych czynności seksualnych i paralizacją dziecko, spędzanie hańby, przestępstw polegających się kontroli kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego, w związku z artykułem 91 paragraf 1 kodeksu karnego umierzamy z karą 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok niesprawomocny, złożymy na pewno wniosek o pisemne jego uzasadnienie. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia, po konsultacji oczywiście z moim mandantem, powiadomimy decyzję co do wniesienia ewentualnego środka zaskarżenia. Natomiast biorąc pod uwagę, że wyrok w zakresie kary i ogólnie zawiera niewielkie modyfikacje w porównaniu z wyrokiem sądu w pierwszej instancji przy poprzednim rozpoznaniu, podejrzewam, że apelacja zostanie złożona.